Nie wiem, czy kiedykolwiek w historii gier wyścigowych można było coś takiego robić. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Prawdopodobnie jest to teraz najlepszy moment, żeby powrócić sobie do Dekru 2. Teraz można zdobyć naprawdę bardzo dużą ilość samochodów w bardzo prosty sposób i będzie można poprzenosić te wszystkie swoje samochody z Dekru 2 do nowego Dekru Motorfest. Nawet jeśli nie planujecie kupować sobie Motorfest zaraz na premierę, to warto taką opcję mieć na później. A w Dekru 2 twórcy oczywiście czują odpływ graczy i dają różne promki, różne unikalne samochody wracają, aby móc je sobie znowu kupić. Dlatego naprawdę bardzo łatwo jest teraz zdobyć jakieś unikalne fury. Ja tutaj sobie co tydzień wbijam na submit, w bardzo prosty sposób odblokowuję coraz to nowe samochody, reputacje i tak dalej, czy jakieś unikalne rzeczy do tuningu samochodów. I na przykład wiem, że też do Dekru Motorfest przejdą, zobaczcie sobie, tutaj mam jakieś śmieszne takie opony, dałem sobie takie do tego samochodu. Tu możemy sobie zmienić jakieś wizualne efekty, ja bardzo lubię te ostatnio. Ognie z rur wydechowych sobie inne powybierać, jeśli chcemy. To są wszystkie rzeczy, które sobie odblokowałem na przestrzeni lat, a Dekru 2 jest już od 2018 roku, tak? Na rynku i możemy sobie w tę grę grać. I na przestrzeni tych lat gromadziłem sobie te wszystkie rzeczy i teraz w końcu mam możliwość przeniesienia sobie tego wszystkiego do nowego Dekru. Zobaczcie, jak w ogóle ten efekt wygląda. Kurde. I to jest niesamowite. Ja nie wiem, czy jakakolwiek inna gra wyścigowa dała możliwość przeniesienia sobie swojego kontentu z jednej części do drugiej. Jak dla mnie jest to no, dosyć ciekawe i naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu, że będzie można to zrobić. Chociaż widzę tu pewne zagrożenia. Po prostu jak będziemy mieli wszystko od razu w nowej grze i nie będziemy musieli tego odblokowywać, no to ona może się nam szybko znudzić, prawda? Ale teraz jest bardzo ciekawy event, który sobie sprawdzimy. Możecie sobie do niego wejść poprzez submit. Nie wiem, czy on jest dostępny tutaj w tych aktywnościach dodatkowych. O, tu są jeszcze jakieś nowe storieski do robienia. Tego jeszcze nie robiłem. Może sobie zrobimy to na odcinkach. O, tutaj jest. Road to Oahu. Tak się nazywa. RX tutaj jest niby klasa, ale trzeba wybrać sobie wszystkie swoje klasy samochodów. Czyli tutaj mamy jakieś rajdówki, to możemy sobie wybrać jakąś fajną rajdóweczkę, na przykład, o, wezmę sobie nową Stratoskę, dodali Lancia Stratos do gry. Możemy sobie tu wybrać jakiś ciekawy samochód, na przykład tu mamy tego Bentleya fantastycznego. Zobacz, jak on wygląda nowocześnie, możemy wybrać sobie BMW-kę. I ogólnie też można sobie pograć tutaj samochodami, których na przykład nie ma w Horizon 5, no nie? I motocyklami na przykład też. Tutaj mamy różne Bugatti, już tych Bugatti tutaj zgromadziłem trochę. No i teraz musimy w tych wszystkich klasach sobie przejechać. Taki trochę jakby wyścig wprowadzający do nowego Dekru. To jest bardzo ciekawe, bo dzięki temu wydarzeniu te dwie gry są ze sobą tak trochę połączone. I mega mi się to podoba, bo na przykład jak przechodziliśmy sobie z Forza Horizon 4 do Forza Horizon 5, no tam nie było jakiegoś takiego fajnego, zgrabnego połączenia między tymi dwiema grami, no nie? Pewnie była tam jakaś historia, której i tak nikt nie słuchał ani nic. A tutaj mamy takie płynne przejście z tej gry do następnej. I teraz musimy sobie przejechać bardzo takie krótkie wyścigi rajdowe, potem chyba jakieś tam szosowe musimy sobie przejechać. To jest nowy samochód. Dla mnie w moim garażu jest to nowy samochód. Ja nie wiem, czy on jest całkowicie nowy w Dekru 2. Chodzi o Lancia Stratos, którą jadę teraz. I powiem wam, że bardzo dobrze ona skręca. To jest mega ciekawe. I musimy sobie zrobić te trzy wyścigi i później jest bardzo ciekawy moment, do którego za chwilę dojdziemy, w którym nasze samochody są pakowane do kontenerów i przewożone na wyspę Oahu. Wyobrażacie sobie to? Przypomnijmy, wyspa Oahu jest oczywiście w archipelagu Hawajów, więc będziemy gdzieś w tamtym kierunku się przemieszczać
w tych poszczególnych wyścigach, żeby wskoczyć do śmigłowca i się tam przetransportować razem z naszymi wszystkimi samochodami. Tak swoją drogą, może nie wszyscy tak mają, ale bardziej tacy doświadczeni gracze, weterani Decru 2, to musieliby tych kontenerów mieć bardzo, bardzo dużo, no nie? Mało tego, te rzeczy, których sobie nie przeniesiemy, one mogą się pojawić później w kolejnych update'ach w Decru Motorfest i wtedy będziemy mogli sobie je poprzenosić. Także to nie jest tak, że jak teraz nie przeniesiemy czegoś, to później to będzie niedostępne dla nas. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek w historii gier wyścigowych można było coś takiego robić, że przenosiłeś sobie rzeczy z jednej gry do drugiej, prawda? Przeważnie trzeba było wszystko od nowa odblokowywać i od nowa się bawić. Co myślę, że jest wcale nie głupie, żeby to robić od nowa, dlatego że no jednak głupio mieć wszystko od razu, tak mi się wydaje. Ta gra jest wtedy trochę taka bardziej bez sensu, no nie? Nie wiem, co oni w tym Motorfeście wymyślają. Z drugiej strony też trzeba przyznać, że w Decru 2 mega dużo czasu zajmowało grindowanie, zdobywanie części, ulepszanie perek do części i tak dalej, i tak dalej. To w Decru 2 zajęło mi jakieś 80%, no nie, no przesadzam, 50% czasu, jaki spędziłem w grze, to zajęło mi grindowanie. Także no... No na dwoje babka wróżyła, no ja się cieszę, bo naprawdę mam spory ekwipunek tutaj. Dużo fajnych samochodów. Chciałbym też, żeby te malowania, ich tuningi, ich się też poprzenosiły, ale nie wiem, czy mogę wam o tym powiedzieć. No chyba mogę. Może o ile malowania się mogą przenieść, nie jestem pewny co do tego, o tyle prowadzenie w Motorfeście jest kompletnie przebudowane w stosunku do Decru 2, do poprzedniej części, więc nie wiem, czy byłoby możliwe przenieść te tuningi samochodów tam. Z tego... Ach, kurde, nie, no tego wam nie mogę na pewno powiedzieć. To wam powiem na odcinku, jak już będzie Decru Motorfest, dobra? Bo już sobie grałem i ponagrywałem kilka odcinków dla was, tylko jeszcze nie mogę tego opublikować, a bardzo bym chciał, bo grałem na najnowszym buildzie Motorfesta. Wow, jest skok, jest naprawdę skok w stosunku do poprzedniego builda na wielu poziomach, to trzeba przyznać. Oh yeah. Dobra, jesteśmy na trzecim chyba teraz wyścigu. I jedziemy sobie, widzicie, takie etapy, mega wprowadzająco to wygląda, w ogóle inne są też te flary checkpointów, no nie? Co tak ciemno zrobiło się w tej grze, ej? Wyjechałem z tunelu i pogoda się nie naprawiła. Czekaj, ja muszę sprawdzić, czy ustawienia graficzne mam. No tak, wszystko się zgadza tutaj. A Decru 2, tutaj czasami tak jest. Ej, przejechałem przez tunel i mam taki efekt, który używali filmowcy kiedyś w westernach, to się nazywa noc w dzień. Wiecie, nakładali jakieś, albo nagrywali w bardzo niskiej czułości kamery, albo nakładali taki specjalny filtr, który sprawiał, że mimo że nagranie było nagrane w dzień, to wyglądało, jakby było nagrane w nocy. I teraz mam taki właśnie dziwny efekt. Jak jechałem pierwszy raz ten wyścig, to tego nie miałem. A teraz mi się to nagle przełączy. No tak to jest. No i teraz chyba już ostatni... Będziemy jechać sobie wyścig. W sumie bardzo kręto tutaj jest. Nie wiem, czy to dobry samochód do tego. Wziąłem sobie Lamborghini Egoista. Może właśnie Egoista? W każdym razie siedzimy sobie po środku sami jak Egoista i tu nie ma w ogóle miejsca dla pasażera w tym aucie. Dziwne. Nigdzie w ogóle nie widziałem w social media, żeby ktoś jeździł tym samochodem. Musi być ekstremalnie unikalny. No i tutaj jedziemy sobie... Gdzie my jest? To jakaś plaża była? Przypominała Los Angeles, ale powinniśmy być raczej z drugiej strony Stanów Zjednoczonych w stosunku do Los Angeles, nie? Dobra, i tu sobie musimy cyk. Tak też zastanawiałem się, jeśli chodzi o te takie szalone rzeczy, jak widzicie tutaj takie jakieś neony, jakieś te szalone koła, jakieś takie tutaj samochód zostawia ślady za sobą.
Jak pierwszy raz grałem na prezentacji The Crew Motorfest, to miałem taki odbiór, że tamta gra jest taka bardziej poważna, wiesz? A nie taka, powiedziałbym, Fortnite'owa. To, że tam wszystko jest takie, no, nastawione faktycznie o te wyścig. Oczywiście dalej jest to gra arcade'owa, tutaj nie ma o czym dyskutować, ale jednak mimo wszystko taki miałem odbiór. I nagle przeczytałem o tym, że będzie można przenieść te wszystkie właśnie efekty do nowej gry. No i dobra, i zobaczcie, tak to tutaj wygląda. Dojeżdżamy sobie do końca i mamy kontenery, zobaczcie. Są ładowane na statek z naszymi autami. Tutaj czekają jacyś ludzie na nas, żeby nas przywitać i żebyśmy wsiedli sobie do śmigłowców i przejechali na wyspę Oahu, czy przelecieli na wyspę Oahu. Widzieliście, że cały statek był załadowany samochodami, ale to i tak za mało jak na prawie 200 aut, które miałbym do zapakowania na ten statek. Mimo wszystko mega fajna rzecz. See you at Motorfest i to jest jakby pożegnanie z The Crew 2 w The Crew 2 i przywitanie Motorfesta. O, przejechałem gorzej niż wcześniej. Mega podoba mi się to. I teraz, wracając do w ogóle tematu tego odcinka, dlaczego warto teraz zagrać, to polecam wam chociaż raz w tygodniu wbić sobie na submit, odblokować sobie. Zobaczcie, teraz za byle co jest na przykład Mazda do zdobycia. A tutaj nie ma samochodu, tutaj nie ma... O, tutaj jest jakieś Bugatti Veyron Edition 1 do zdobycia. Tu macie jakiegoś Mercedesa. Kasę jest bardzo łatwo zdobywać teraz i warto naprawdę kupić sobie wszystkie jakieś tam tańsze samochody, których nie macie tutaj jeszcze kupionych. Zdobyć sobie to wszystko po prostu, dlatego że w nowej grze będzie trudniejsze to do zdobycia, wydaje mi się, nie? Tak jestem ciekawy waszego zdania odnośnie tego, jak wy widzicie w ogóle to przeniesienie tych pojazdów do nowego The Crew 2, do nowego The Crew Motorfest. Czy to ma sens, czy powinni właśnie dać nam, wymusić na nas to, żebyśmy zdobyli te samochody w Motorfeście od nowa? Nie? Tutaj mamy jakąś rajdówkę Audi. I ważna sprawa, nie wszystkie samochody są do przeniesienia. Chyba gdzieś tutaj można sobie... O, tutaj mi się pojawia właśnie taki ekran. Zobaczcie, tutaj jest to wszystko rozpisane. Obecnie 199 pojazdów mogę przenieść do The Crew Motorfest. Mało tego, mogę sobie przejrzeć nawet, jakie to będą pojazdy. 200 pojazdów to jest naprawdę dużo. W większości są to mega unikalne samochody, które ciężko było tutaj zdobyć. Mają jakieś unikalne rzeczy, wygląd i tak dalej. Mam nadzieję, że w Motorfeście, na przykład tutaj takie samochody policyjne różne sobie pozdobywałem, niektóre nawet chyba kupowałem za prawdziwą kasę. Samoloty, w nowym The Crew będziemy mieli łodzie i samoloty. Tutaj mam na przykład jakiegoś Koenigsegga fajnego, tutaj jakieś też unikalne, to jest chyba Forsberg. Nissan 370Z, tutaj jakieś torówki, te wszystkie klasy w ogóle też się przenoszą, nie? Jakby w nowym The Crew Motorfest też będą klasy pojazdów takie jak tutaj w tym The Crew. Tutaj jakieś Bugatti unikalne, wiesz, takie naprawdę fajne wozy, wszystko możesz sobie tutaj przejrzeć. No i tutaj mamy 241 różnych vanities, co się tutaj nazywa. To są te takie ozdobne rzeczy do samochodów, które możesz sobie zainstalować. I je też trzeba było czasami kupować w pakietach za realną kasę, za tą taką gotówkę tutaj niebieską. Teraz w The Crew 2, jeszcze zobaczymy sobie, czy nie, nic tutaj nie można przejrzeć, można sobie dołączyć do zamkniętej bety. Tutaj ostatnio dodali w ogóle do The Crew 2 wyścigi, to jakieś, nie wiem, 2 tygodnie temu dodali wyścigi, które mogą tworzyć gracze. Ktoś tutaj stworzył wyścig 331 km, który jedzie się, ktoś rekord taki zrobił, godzina, pozdro. W ekipie można by było się na coś takiego skupić, ale... Znaczy, na coś takiego skusić, żeby sobie godzinkę przejechać na jakimś tam live czy coś, ale samemu godzinę? Kurde, nie wiem. A ciekawe w ogóle, co się dostaje za to. Widzę, że tylko takie zielone części się dostaje, także chyba po prostu taka... Po prostu tworzone wyścigi przez innych graczy, spoczko, nie? Tutaj dodali teraz te
rzeczy, stories musimy sobie robić, jakieś tam gdzieś pojechać, coś odwiedzić, coś tam zrobić na tym miejscu, takie zagadki rozwiązywać i tak dalej. I wiecie, to dodali teraz w Dodecru 2, mimo że już jest zapowiedziana premiera nowego Motorfesta, nowej gry, która wygląda dużo lepiej i jeździ się kompletnie inaczej niż w tym Dekru, a cały czas dodają content do tego Dekru. Także jeśli chodzi o rozwijanie nowej części Dekru Motorfest, ja jestem spokojny i na pewno pojawi się dużo ciekawej zawartości, wiesz, w czasie, no nie? Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, na którą chcę, żebyście zapamiętali do czasu, aż pojawi się odcinek z... Ojej, nie to nacisnąłem. Do czasu, aż pojawi się odcinek z Motorfesta. Zwróćcie uwagę na skrzynki na dachu. Mam nadzieję, że będzie widać Kubę. Gdzie ten Kuba jest? O, jedzie, okej. Okay. Szkoda, że akurat dzieliśmy taki wyścig. Ja go jeszcze nie jechałem, ale to jest taki wyścig, w którym widać tylko jego ducha. Niestety. Zobaczcie, jak skaczą tu skrzynie na dach. Nie wiem, czy wcześniej coś takiego było w Dekru 2. Taki pojazd, który miał ruchome elementy tego typu gdzieś tam na sobie, nie? Ale to jest nowy pojazd dodany do gry. A, w pakiecie. Ostatnio można było go sobie kupić. Widzicie, to jest taki samochód też unikalny dodany do gry, który... nie wiem nawet, czy będzie do zdobycia w Motorfeście kiedykolwiek. Dekru 2 słynie troszeczkę z tego, że niektóre rzeczy unikalne, które zdobędziecie w tej grze, faktycznie są unikalne i nie ma sposobu, czy to za realną kasę, czy w jakikolwiek sposób później zdobyć tych samochodów. I to jest mega, mega, mega plus. Tylko tutaj brakuje możliwości pochwalenia się tymi pojazdami komukolwiek, nie? Wiesz, niby to jest gra zespołowa i tutaj gdyby teraz do mnie nikt nie dołączył, to bym grał sam. Ale właśnie przeważnie gram w Dekru 2 sam, mimo że to jest gra drużynowa. Bo wiesz, mało kiedy mogę się zgrać z kimś, że tam, o dobra, to jedziemy sobie teraz ten wyścig, no nie? No, to się nie zdarza. Więc przeważnie gram sam i ta gra jest taka bardzo single playerowa, nie? Mam nadzieję, że właśnie Motorfest pod tym względem będzie trochę lepszy, że te multiplayerowe rzeczy, no, będą tam lepiej pracowały, tak? Myślę, że nawet Forza Horizon 5 jest dużo lepsza pod tym względem, bo tam mamy jakieś takie aspekty gry, które zmuszają nas do tego, żebyśmy grali razem, no nie? Najlepszą teraz grą wyścigową chyba jest, no nie mówię tutaj o CarX Drift Racing Online, no nie, gdzie się tam tylko i wyłącznie gra z innymi graczami, ale najlepszą grą do gry takiej multiplayerowej jest Need for Speed Unbound, moim zdaniem, dlatego że tam, jak gramy w ten tryb online, to praktycznie cały czas gramy z innymi graczami i dużo zależy od tego, jak my tam sobie swoją karierę rozwiniemy, czy i w jaki sposób będziemy tą rozgrywkę prowadzić z innymi graczami. Tam po prostu jesteśmy zmuszeni do grania z innymi. Nie? Tutaj w Dekru 2 dużo jest tego grindowania. Jak gramy z kimś, to jest nam, wiesz, łatwiej, lepiej, ale wszystko można przejść sobie samemu i tak generalnie tymi wszystkimi naszymi samochodami, no nie ma się komu pochwalić, no nie? Tak się je zdobywa, ale fajnie by było też gdzieś tam się spotkać, gdzieś tam pokazać, że ty masz taką furę. Brakuje tego w Dekru 2. W Need for Speedzie tym nowym fajnie to działa, bo tam na przykład jak się kończy jakiś wyścig, to wszyscy są w jednym miejscu, wiesz, spotykają się i wtedy no, można sobie popatrzeć, kto ma taką furę, kto ma taką furę, ten sobie już zdobył na przykład Bugatti, o jaki kozak, no tego typu rzeczy. Tutaj tego nie ma, szkoda. Mam nadzieję, że w Motorfeście, a krążą takie plotki, że będzie można tam grać na zasadzie 32 osoby w jednym miejscu, z lot. Wyobrażasz sobie coś takiego? To by był czar. Nie wiem, mam nadzieję, że będę mógł niedługo przetestować tryb multiplayer, jak to będzie wyglądało, ile maksymalnie graczy będzie mogło widzieć się w jednym miejscu. Patrząc na to, jakie problemy nieraz miało Dekru 2 z zapraszaniem się do wspólnej gry i czasami do tej pory ma, no nie? Jak się gra z jedną osobą, to jest spoko, ale jak się gra tam z czterema osobami, to są różne problemy. Często to wynika też i z konfiguracji sieci, wiesz, każdej osoby z osobna, czasami to wynika też z błędów gry, no nie?
chodzi mi o to, że nie wiem, jak, czy ten multiplayer po prostu w Motorfestie wypali, nie? I znowu się rozgadałem, odbiegłem od głównego tematu odcinka, czyli tego, że warto. Ja sobie tutaj gromadzę trochę gotówki i jak będę przechodził na Motorfesta, to sobie tutaj pokupuję jakieś różne furki fajne, takie, które mi się podobają i sobie je przeniosę do nowej gry. Ale właśnie też mam taką obawę, że trochę mi to popsuje rozgrywkę, nie? DMC na przykład, DeLoreana w jakimś... O, i tutaj na przykład nie mogę kupić sobie tego samochodu w wersji... Monster Truckowej. Nie wiem, czy bym chciał, no ale... Mam ten samochód akurat w garażu, bo robiłem submit wtedy, nie? Ale na przykład nie mam DeLoreana, 300 tysięcy kosztuje, gdybym chciał go. Dodge jakieś, tak? Jestem pewny, że w tym momencie dużo szybciej kupicie sobie jakąś fajną furkę tutaj, niż jakbyście mieli ją od początku odblokowywać w nowej grze. Tym bardziej warto teraz grać w Decru 2, dopóki nie będzie premiery nowej gry. I też moim zdaniem nie warto rzucać się na wersję testową tej gry tak od razu. Ja wiem, że fajnie jest grać w nowe gry przed premierą, ale z mojego doświadczenia wieloletniego już w sumie, kiedy testowałem różne gry przed premierą, czy to był Need for Speed Payback, czy Need for Speed Heat, te gry były w bardzo kiepskim stanie i popsuły mi taki końcowy odbiór gry, kiedy wyszła ona faktycznie na światło dzienne. Dlatego nie zalecam wam, abyście na siłę chcieli dostać się do tej bety, bo moim zdaniem nie jest to warte świeczki. Fajnie jest zagrać sobie w Motorfesta, chwilkę przetestować, ale nie na długo, bo ta gra kompletnie się zmieni jeszcze, jak już będzie dostępna. O, na przykład nie mam Ferrari F40, wybieram Ferrari F40. Elegancko. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Decru 2. Trzymajcie się, na razie. Hejas.